Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam we wtorek, 24 lipca. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Odkryty basen w mieście posiadającym ponad 100 tysięcy mieszkańców to luksus. Dlatego 4 lata temu włodarz Wałbrzycha, prezydent Roman Szołomej, uznał, że taniej jest zamknąć obiekt na Rusinowej niż inwestować w jego remont. Teraz Wałbrzyszanie o odpoczynku nad wodą w mieście mogą tylko pomarzyć. Żar się z nieba leje, a prognozy pogody zapowiadają kolejne fale upałów. A nie od dziś wiadomo, że latem najlepiej w takie dni udać się nad wodę. W przypadku miast mieszkańcy najchętniej wybierają baseny odkryte. Z takiego luksusu mogą skorzystać mieszkańcy Świebodzic, którzy do dyspozycji mają zmodernizowany obiekt posiadający dwie niecki basenowe o różnej głębokości oraz brodzik dla dzieci, a także Strzegomianie, którym ośrodek sportu i rekreacji oferuje baseny ze zjeżdżalniami, atrakcjami dla najmłodszych, leniwą rzeką i licznymi natryskami, a wszystko w cenie biletu kosztującego kilka złotych. Wałbrzyszanie mogą tylko pomarzyć. Siadło Zdrój, Nowe Miasto, Rusinów, a dzisiaj nie ma. Był nawet kryty na ulicy Małej, tam gdzie Lewardowskiego się szła do teatru. No. A teraz? Bieda. Bądź inaczej mówiąc, basenowa pustynia. Obiekt na Rusinowej stoi opuszczony i niszczeje. Z gwarnych niegdyś niecek basenowych wypełnionych po brzegi wodą i kąpiącymi się wieje dzisiaj betonowa pustka. Takie zdjęcia mogliśmy jeszcze zarejestrować kamerami w 2013 roku. Od 2014 decyzją prezydenta Romana Szołomeja obiekt został zamknięty. Doszło do pęknięcia niecki i krótko mówiąc niezbędna jest w tym miejscu inwestycja, która po remoncie kompleksowym może pozwolić na otwarcie. Natomiast rozważane są również inne możliwości w perspektywie najbliższych lat. I tak z okładem lat minęło 4 i nic, a Wałbrzyszanie marzą o odkrytym basenie. Przydałoby się. Jak najbardziej. Naprawdę, to się bardzo przyda, bo jednak mieszkańcy mieliby co robić. Gdzie iść? Gdzie jeździć, na przykład do Świdnicy, tylko mogliby tutaj przyjeżdżać. Mhm. Przecież dużo mamy tutaj dzieci, młodzieży, a jeździmy na basen do Świebodzic. A tutaj nie ma nic. Dzisiaj jest taki upał, tak cieplutko. Dlaczego mamy iść na kryty basen? Przede wszystkim powinien być otwarty. Na Rusinowie takie piękne miejsce było. I niszczeje to, prawda? Tak, oczywiście. No, jestem za. Bo to jest konieczność. Teraz są wakacje, dzieci mają przerwę, siedzą tu na ławkach, gdzieś się tam tłuką, biją, nudzą się. Ale nawet rodzice by poszli z małymi dziećmi. Oczywiście. Moja córka była, córki były z wnukami w Świebodzicach, bardzo zadowolone. Cena przystępna, w środku, jak należy. Także ja jestem jak najbardziej za. Byłby potrzebny. Tym bardziej, że Wałbrzych tutaj nie ma za bardzo dla dzieci jakiejś tam rozrywki. Tutaj place zabaw budują, ale to jest za mało. Potrzebna by była jakaś rekreacja inna. Szczególnie, że nadchodzą upały. No tak, tak. Na lato idealna sprawa. A nie, mamy rodzice, tutaj się urodziły i przyjechaliśmy, żeby odwiedzić rodzinę i to wszystko. A w takie upalne dni, no nie mielibyście ochoty gdzieś nad wodą odpocząć? Tak, no na pewno. No. By było ładnie basen okryty. No. Bardzo by się przydał. Zawsze jest to jakieś dla dzieci, dla młodzieży też fajne miejsce, gdzie można spędzić czas. Mam wnuczkę i ja teraz muszę jeździć do Świebodzic. To jest troszeczkę za daleko. A w tej chwili, gdyby był w Wałbrzychu basen, a było ich 3, a nie ma żadnego, to jest naprawdę niefajnie. I bardzo byśmy na pewno mieszkańcy Wałbrzycha byli zadowoleni, jakby ten basen był. Basen przecież jest, powiedzą niektórzy. Akwazdroju też chodzę, korzystam z akwazdroju z wnuczką, ale to jest fajne jesienią, zimą, prawda? Ale kiedy jest słońce, kiedy można na powietrzu posiedzieć 5 godzin, 6, a nie godzinkę i płacić ileś tam pieniążków, prawda? Więc można sobie na świeżym powietrzu, gdzie potrzebna jest nam witamina D, tak, słoneczko, więc chyba bardziej by było fajnie, gdyby był basen na latem, otwarty basen na świeżym powietrzu. I na pewno każdy nie z tego zdania, bo my już rozmawiamy między sobą, tak, że nam tego brakuje. Tutaj tak w Wałbrzychu nie mamy tak odkrytego, bo wszystko w Szczawnie było, ale zamknięte, także
Myślę, że to była dobra inwestycja. Na razie, jak widać na załączonym obrazku, na inwestowanie w basen przy ulicy Bystrzyckiej się nie zanosi, a wręcz przeciwnie, ten teren wystawiony został na sprzedaż, oby tylko nie podzielił losu basenu w Szczawnie-Zdroju, który wiele lat temu oddany został w prywatne ręce i jak wygląda, każdy wie. W weekend na nieczynnej jeszcze stacji kolejowej w Jugowicach odbyło się wielkie święto drezyn. Po raz 16 odbywały się Mistrzostwa Polski w drezynowaniu. Impreza wspólnie organizowana jest przez gminę Walim oraz Sowiogórskie Bractwo Kolejowe. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale i kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej, pisał o lokomotywie w swym wierszu Julian Tuwim. W miniony weekend na nieczynnej stacji kolejowej w Jugowicach po szynach gnały nie lokomotywy, a drezyny elektryczne oraz ręczne. A w tych drezynach i młodzi, i starsi, i silni, i słabi. Wszyscy tak gnali dla zabawy. Bo to główny cel organizatorów Mistrzostw Polski w drezynowaniu, a te odbyły się w gminie Walim już po raz 16. Dla naszych gości, dla naszych turystów, którzy się tu wspaniale bawią, mają wyjątkową okazję jeździć na drezynach. Bo no proszę sobie przypomnieć, gdzie można pojeździć na drezynie? Nie ma w okolicy takiego miejsca. Sowiogórskie Bractwo Kolejowe utrzymuje swoje drużyny, swoje drezyny, które obsługują te drezyny i jest fajna zabawa. Wszyscy bardzo się dobrze bawią. To jest taka impreza dla wszystkich, i dla dzieci, i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla osób starszych. Wszyscy coś dla siebie znajdą. A poza tym, jak ten wiatr we włosach, jak te piękne widoki można podziwiać, jak można patrzeć, w jakim pięknym terenie my mieszkamy, no to są niezapomniane wrażenia. Dlatego wszystkich co roku zachęcam, żeby uczestniczyli w tej imprezie. W zawodach, które rozgrywane są pierwszego dnia mistrzostw, udział biorą osoby indywidualne oraz zespoły. W tej ostatniej kategorii ścigają się tak zwani twardziele, bo dystans do pokonania jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku zawodników indywidualnych. Tradycyjnie rozgrywana jest także kategoria VIP. No niestety ubolewam, po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie brałem udziału ze względu na zdrowie, ze względu na kręgosłup, ale myślę, że za rok, jeśli będą zawody, to wystartuję, bo to jest fajna frajda, dużo przyjemności, radości i fajna zabawa. Podobnie jak w roku poprzednim skorzystałem z zaproszenia Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego oraz gminy Walim i no niejako spróbowałem nawet swoich sił tutaj podczas jazdy drezyną. Oczywiście niestety tym razem nie dostałem wsparcia telewizji dami, dlatego nie zajęliśmy pierwszego miejsca. Ale... Bo w zeszłym roku wygraliście jako drużyna razem z nami oczywiście. Tak, oczywiście. No, w zeszłym roku drużyna była mieszana przy takim znacznym udziale telewizji dami, dlatego było pierwsze miejsce. Natomiast no, teraz straciliśmy tutaj to miejsce z podium, ale i wyniki się polepszyły. Czyli mamy lepsze wyniki, natomiast też i konkurenci byli troszeczkę lepsi, także tu padały jakieś rekordy życiowe z tego, co słyszałem. Także dlatego, no niestety, ale udział się liczy podobno.
kilkanaście razy już tu byłem, uczestniczyłem tu w zawodach, był czas, że nawet miałem pierwsze miejsce wśród osób, które zarządzają czy gminami, czy jakieś funkcje pełne, w cudzysłowie, tak to kategoria była nazywana VIP-ami, a więc raz zdarzyło się z panem Markiem Rząsowskim, chyba gdzieś koło 8 lat, 7 lat temu mieliśmy pierwsze miejsce. Pamięta pan czas? Tak, pamiętam ten czas. Jest to spory wysiłek, dużo wrażeń, pozytywnych wrażeń. Trzeba troszeczkę porywalizować z kolegami, którzy, czy z zawodnikami, którzy biorą udział w tym dryzynowaniu. Ta impreza jak co roku jest przepiękna, chociaż zdarzało się, że było tu deszczowo, a od kilku lat jest przepiękna pogoda. Jest słońce, widać, że ludzie chodzą zadowoleni i chyba o to chodzi. Mistrzostwa Polski w dryzynowaniu to już impreza kultowa, będąca wizytówką Jugowic. W przyszłym roku jej organizacja może jednak stanąć pod znakiem zapytania. Wiadomo, że sytuacja troszeczkę się zmieni. Linia 285 na tym odcinku będzie linią czynną. Niedługo przejmujemy, to znaczy Polskie Linie Kolejowe, tu konkretnie Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu przejmuje zarząd tutaj akurat na powrót po 21 latach tą linię. Dlatego to jak tak sprawdziłem, ostatni pociąg tutaj przejechał w roku 97. Także no, minęło już troszeczkę trochę lat. Przejmujemy i no, pytanie o kształt tej imprezy. Ja tak jak powiedziałem organizatorom, najbardziej liczą się chęci. Ja uważam, że należałoby wspierać tę imprezę, niezależnie jak to będzie wyglądać. Linia czynna oczywiście, no zobaczymy na jakim etapie będzie plan budowy akurat konkretnie w samych Jugowicach, bo cała rewitalizacja ma się skończyć w 2021 roku, także być może jeszcze tutaj prace nie dojdą, natomiast jesteśmy na etapie teraz wymiany dokumentacji, zbierania tej dokumentacji starej i no, pobudzania do życia tego, no, tej pięknej linii. No, trzeba powiedzieć, że linia jest piękna. I potrzebna. Potrzebna, oczywiście. No, naprawdę trudno znaleźć linię o podobnych walorach turystycznych. No może konkurować z nią ta linia do Płocka z pewnością, ale proszę zwrócić uwagę, rejon wałbrzyski naprawdę jest tymi liniami przepełniony. Mamy naprawdę tutaj najbardziej malownicze trasy kolejowe. Decyzja o rewitalizacji zapadła. W tej chwili już są rozstrzygnięcia przetargowe. PKP jest przed podpisaniem umowy na remont. Remont to 3 lata. I myślę, że przez te 3 lata będą pewne problemy organizacyjne z organizowaniem zawodów, choćby dlatego, że będzie to plac budowy. Rewitalizacji będzie dotyczyła ta linia główna, na której dzisiaj odbywają się zawody i jazdy rekreacyjne, ale mamy jeszcze kolejne tory, które być może można by było wykorzystać. Zresztą obecny tutaj dyrektor PKP PLK nie odżegnuje się, nie mówi, że nie ma możliwości. Trudno składać takie obietnice zobowiązujące, natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o wolę i chęć, jak najbardziej chciałbym, żeby te imprezy były kontynuowane. I będziemy starać się, żeby za rok i za następny rok spotkać się tutaj na nowo. Dyrektor nie powiedział nie, ale mówi, no musimy się zastanowić, tak? No, pisanie dzisiaj scenariuszu, jak będzie w przyszłym roku tutaj w tym miejscu, jak będzie wyglądał plac budowy i czy będzie możliwość, no to jest chyba zbyt wczesne. Zrobimy wszystko, żeby te zawody odbyły się w przyszłym roku, za 2 lata, za 3, za 5, za 10, żeby one trwały. One są tak przypisane do Jugowic, że przeniesienie ich gdziekolwiek, no chyba nie będzie miało tego samego klimatu. Wśród atrakcji towarzyszących mistrzostwom w dryzynowaniu nie zabrakło programu dla najmłodszych, podczas którego wesołe klauny Klara i Patryk wprawiały w wesoły nastrój wszystkie dzieci. Dla nieco starszych rozbrzmiewała taneczna muzyka prosto ze sceny. Wspaniała zabawa czekała również na wszystkich w niedzielę. Kolejki do indywidualnych jazd ustawiały się kilometrowe.
W minioną niedzielę w Stadzie Ogierów książę konie rasy śląskiej miały swoje wielkie święto. Ponad 50 przedstawicieli tej rasy zaprezentowało się podczas 16. Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej. Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej to najważniejsza impreza hodowlana, która odbywa się w danym roku w tej rasie. Do Stada Ogierów Książ przyjechali hodowcy, aby zaprezentować klacze i ogiery roczne oraz zwierzęta dwuletnie. Patrzymy na te konie pod względem hodowlanym, pod względem przyszłościowym, bo chodzi o to, żeby koń miał świetną budowę, dobrze dogadywał się z prowadzącym, bo to oznacza, że w przyszłości będzie również pewnie te cechy przekazywał. Oceniamy pokrój, oceniamy typ, czyli czy ten ogier albo klacz jest w typie śląskim, bo to tylko czempionat tej rasy i oceniamy oczywiście przygotowanie tego konia do czempionatu. To ważne, żeby konie, które są zwierzętami eleganckimi, równie elegancko prezentować. Jak pewnie ci, którzy są u nas na czempionacie zauważą, prezenterzy też już nauczyli się tego i od wielu, wielu lat to pokazują, że dobrze zaprezentowany koń i dobrze współpracujący z tym, który go prowadzi, zawsze ma trochę lepszą notę, tą ostatnią, czyli kondycja, pielęgnacja i prezentacja konia i dzięki temu może być wyżej oceniony w punktacji ogólnej. Żeby tutaj koń przyjechał. Najpierw hodowca musi wymyślić dla swojej klaczy odpowiedniego rozpłodnika. Tutaj musi po prostu obserwować ogiery i robią to najczęściej hodowcy na tak zwanych przeglądach ogierów. Potem musi odpowiednio dobrać rodowód swojej klaczy i rodowód ogiera. No i później, jak już wszystko się uda, no to trzeba czekać 11 miesięcy, bo tyle trwa ciąża klaczy. Potem ten wyczekiwany źrebak się rodzi i już myślę, że od samego początku hodowcy zaczynają taką pracę, czyli takie przedszkole, tak? Czyli wychowują tego źrebaka, uczą podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, czyli podnoszenia nóg, czyszczenia. Takie źrebie zżywa się z człowiekiem i jak najszybciej te konie już ludzie prezentują na wystawach. I mamy na przykład premiowanie źrebiąt pod matkami, które u nas odbędzie się za 2 tygodnie i tam już takie maluchy przyjadą z swoimi mamami i tam będą oceniane. Potem oczywiście jako roczne konie przyjeżdżają, potem jako dwuletnie, jako trzyletnie i klacze są wtedy wcielane do hodowli, a ogiery jako 2,5-letnie mają kwalifikacje do zakładu treningowego i tutaj w Książu są poddawane treningowi, żeby uzyskać prawo wpisu do księgi, czyli być ogierem hodowlanym. Konie dożywają czasami dość późno i to jest tak, że czempion roczniaków albo czempionka klaczy rocznych. Bardzo dobrze, żeby była również czempionem w 2-latkach i w 3-latkach, ale czasami bywa tak, że konie dopiero dojrzewając nabierają pewności siebie, są lepiej pokazywane, potrafią się pokazać same, bo nie są spięte. W związku z tym ja uważam, że praktycznie rzecz biorąc hodowcy oceniają to, czy koń może się nadawać na czempiona, czy nie. Oczywiście, będą pierwsze, będą ostatnie, ale wszyscy hodowcy zawsze starają się zrobić wszystko, żeby zaprezentować konia najlepiej i czasami, oczywiście nie w 100%, tylko w niektórych przypadkach o tym zwycięstwie decyduje również to, jak koń zareaguje na publiczność. Pamiętajmy, że to są najczęściej młode konie i w związku z tym te młode konie mają prawo jeszcze wystraszyć się publiczności, obcego miejsca, nagłośnienia, kamery, wszystkiego. I czasami bywa tak, że te konie, które nie zdobyły uznania jako roczniaki, będą się dobrze pokazywać jako konie starsze, czego oczywiście wszystkim życzymy. To jest bardzo nieliczna rasa, natomiast mamy tylko 1600 klaczy hodowlanych. Natomiast jak życie pokazuje, mamy bardzo dobre to topogłowie końskie, bardzo wyrównany typ i to jest dzięki ludziom, którzy się w to angażują. Komisja Księgi Stadnej, komisja oceny, to są naprawdę bardzo rzetelni, bardzo dobrzy fachowcy, doskonale znający się na tym. My jako pierwsi wprowadziliśmy w Polsce też to, co słyszymy w tej chwili, ocenę słowną.
Chodzi o to, żeby hodowcy mieli świadomość, jak komisje pracują, co oceniają, co w tych koniach, bo każdy uważa, że ma w domu, każdy ma mistrza, każdy ma czempiona. Natomiast w momencie, kiedy się te konie porównuje, to wtedy widać, po to są te bardzo rzetelne komisje, które oceniają te konie i mówią, co ewentualnie, jakie zastrzeżenia mają do poszczególnych koni. To jest nieprawdopodobnie budujące. To hodowcy bardzo chętnie tego słuchają i co roku jest ich coraz więcej, bo przekonują się do takiego sposobu oceniania, a komisja ma coraz trudniejszą robotę, bo jest coraz więcej tych koni, bardzo podobnych, bardzo wyrównanych i naprawdę trzeba się na tym nieprawdopodobnie znać, żeby umieć wybrać te najlepsze. Wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa w Teledzienniku. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia i zapraszam Państwa przed telewizory jutro o 17:15. Do zobaczenia.